W dzisiejszym odcinku speedrunnerów z łowcami zmierzą się Kaluch oraz Shadow. Obaj za zadania mają przedostać się do mety, zdobywając co każdy checkpoint wyposażenie, takie jak Duke Odef, karabinek oraz CKM i RPG. Za to ekipa oprawców dostaje śmigłowiec FIB, PDW oraz nightsharki z działkami. Łowcy tym razem wcieleni są w FIB, którzy muszą zlikwidować tajnych zagranicznych agentów, czyli naszych speedrunnerów. Siema, ja jestem Shadow i witam was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Ekipa TK. No i słuchajcie, dzisiaj ze mną nie ma ekipki, znaczy ekipka jest, ale oni są oprawcami. A dzisiaj ze mną w teamie jest Kamciol. Dzień dobry, Kamciol. Dzień dobry, a co to ja do ekipki nie należę? Ej, no, gościu. No pardon, wiesz co chodzi, nie? Po prostu chodzi o to, że ekipki całej nie ma, jesteś tylko ty. Ale no, Kali, musimy ich rozwalić, nie? My tutaj sobie uciekamy, zbieramy blipy. Dlaczego cię tak dziwnie teleportuje? A, bo ty na tym biegasz, na ja już mam speedruna, stary. Dobra. Poradzić, no w końcu zaczynamy bez samochodu. Widzowie, podoba mi się ta seria, mam nadzieję, że wam również i zrobnijcie tutaj łapeczkę, jak będzie tak 7000, to jest mój debiut w ogóle nagrywkowy na tym kanale. Proszę tutaj zostawić mnóstwo łap w górę. W sensie, nie prowadziłem jeszcze odcinka. 7 koła, chłopie, ja nie wiem, czy widzowie dadzą radę wbić, no ale dobra, słuchajcie. No jak nie dadzą radę, no widzowie. Dobra, widzowie, zostawiacie 7 koła łapy w górę. My zaraz lecimy, ale jeszcze przed tym chciałbym was zachęcić również do zostawienia subskrypcji oraz komentarza. No i na ekranie wam się wyświetla lista najnowszych subskrybentów. Pozdrawiamy tych byczków, mordeczków. Jak chcesz być szefem, to wiesz co robić, klikaj tam ten czerwony przycisk. A my co, Kali, lecimy? No lecimy, wszystko jasne, widzowie znają trasę. Dobra, piszę startu. Ale musimy najpierw... Co? No stary, no dobrze. Jak już piszesz startu, to ja już będę grał, mów mi. Dobra, startu. Dobra, chłopie, jesteśmy na Grove, trzeba... Z tego co wiemy, w ogóle Shadow gdzieś tam był widziany, więc trzeba jak najszybciej z tego Grove uciekać. Dawaj tutaj, chłopie, trzeba Chłop, kurde, nie da się tu wejść, jak ty tu wbiłeś? A skąd oni ruszają? Czy my mamy takie informacje? Mamy informacje, czekaj. Wiem skąd oni zaczynali, bo mieliśmy podesłane to, ale już nie pamiętam. No kurde, ale gdzieś blisko w okolicy? Chyba los na lotnisku, tak mi się wydaje, obok lotniska byli. Kurde, ja no to jesteśmy na drodze idealnie tutaj z lotniska. Nie możemy, chłopie, nie możemy biegać głównymi ulicami, bo oni nas będą widzieć. No dlatego ci mówię, dawaj przez wagosów tu, na spokojnie. Przez wagosów? Dobra, bo my musimy lecieć na rzeźnię, nie chłopie, więc wiesz. No ale przecież w dobrym kierunku biegnę, co ty chcesz ode mnie? Przecież nic nie mówię, że biegniesz w kierunku, o co ci chodzi? Nie biegnij gówno, chodź tutaj. Oj, Kamciol. To, no przecież cię biegnę. No, wracam, no jestem obok ciebie, chłopie, to teraz ty prowadzisz, ja tak się nie bawię w te trasy. Chodź. Jadą! Dawaj kanałem burzowym. Jadą! Kurde, no dlaczego? Już? Już! Ale walą do nas! Z nimi, tak? Nie wiem! Nie, chłopie, ukryj się gdzieś! Co ja mam zrobić? Dobra, czekam na wejściu. Ja uciekłem w kontenery. Jestem w hangarze gdzieś kontenerowym. Chłopie, jak ja jestem. Jak dobiegłem do checkpointu, to wygrywam. Ja jestem w metrze, chłopie. W metrze jestem. Metro Boomin, dobrze. Ty to, ty zarąbiście tam. Przejechali mnie. Biegnę do tyłu. Muszę wybiec z metra. Hello, motherfucker. Nie! Chłopie. Ja się muszę teleportować teraz na Grove Street i zacząć od nowa, rozumiesz to? No dobrze, ja właśnie sneak piknąłem tutaj gościówę, która podjechała mnie i mnie nie zauważyli, kurde. Dobra, chłopie, ile mamy żyć? Mam 2 życia jeszcze. Ja pierdzielę, to strasznie źle. Ale spokojnie, widzowie, ja to rozgrywam taktycznie, proszę popatrzeć, tutaj... Chłopie, oni już na mnie jadą. Nie widział mnie. Ty jesteś. Stary, to jest hit! Gdzie ty jesteś, chłopie? To jest hit, jak oni mnie nie widzą. Ja biegnę teraz główną ulicą. O cholera. Dobrze, stary, ja to co się widzowie wydarzyło tutaj. To jest hit największy, oni tu krążą i totalnie mnie chłop nie widział jadąc metr ode mnie, nawet się nie chowałem. To oznacza, że nasi oprawcy nie ogarniają życia i ja zaraz zrobię tej kurdej roboty. O, jedzie tam jeden. Dobra, ja też już się ruszam, widzowie, bo to nie ma co kampić. Shadow Winds już, gdzie ty jesteś? Chłopie, jestem przy Gas Company, nie wiem czy wiesz gdzie to jest. Ta, to jest kompania gazu, no. No. Znam. Ja nie wiem, czy ja nie przepłynę czasem tej trasy, chłopie. Dobra, możesz tak zrobić. Ja widzę, że tam jedzie oprawca, ale ja sobie biegnę chodniczkiem, proszę państwa. Nie będziemy się fatygować tutaj inaczej. Kurde, ej, zaraz będę na rzeźni. Biegnę przez most, nikt mnie nie śledzi. W razie co, skoczę z mostu. Dobra. Ja jestem przy odpływie kanału burzowego. Pierwszą osobówkę sobie włącz, to będziesz jeszcze szybciej zadupiał. Mówisz? Tak mi się wydaje. No dobra, no to zrobimy w takim razie. Zabili mnie! O cholera. Chłopie, bo ja teraz wypływam z tego, z odpływu tych kanałów i nie widzę tu żadnej drabinki. Dobrze, że mamy fast swima. Dobra. Mamy jeszcze jedno życie, chłop. Jedno życie, rozumiesz to? A jeszcze przed nami są 2 blipy. Kot ma 7 3. żyć.
My mamy, chłopie, jedną. Myślisz, że damy radę? Bo ja w to kompletnie nie wierzę. No bo jesteś człowiekiem o małej wierze, a ja tu ci pokażę zaraz, jak się rozgrywa takie zawody. Słuchajcie, a jeżeli wy w nas wierzycie, to dajcie na przykład komentarz, dacie radę. Hashtag dacie radę. Hashtag Kaluch da radę. Nie. Nie. Dobra, niech ci będzie tym razem. Nie, dacie radę, proszę napisać ładnie, a ja już kurde sobie biegnę. Ja mam, stary, w ogóle wyłączoną mapę. Ty też mam wyłączoną mapę. Po co mam, stary, biec, jak ja jestem kozakiem? Wywaliło mnie GTA! Nie! Stop rozgrywka! Ty, a gdybyśmy teraz napisali stop rozgrywka i żebyśmy grali? Ja myślę, że to jest wbrew zasad. Chłopie, ale zasady... Wielki zasady brat są... Dawiczun słucha i czuwa, nie można takich rzeczy. Ale chłopie, zasady są po to, żeby je łamać. Nie, bo będą nam pisać, że oszukaliśmy system. Dobra, ja jestem z powrotem. Dobra, stęskniłeś chłopie. Się, Shadow? Stęskniłem się, ale wiesz co? No? Ja już jestem blisko checkpointu, blipa. Proszę cię, zrób to, stary. Ja mam kawał drogi, ale obrałem na tyle bezpieczną trasę, że wydaje mi się, że też mi się uda. Napisz startu, bo ja zapisałem pisać startu. Startu. Dobrze, git. Czekajcie, widzowie, bo ja nie pamiętam. Tutaj muszę być, dobra. Chłopie, czy to jest rzeźnia? Tak, rzeźnia, mam checkpointa! Dobra, tepam, czekaj. Musimy tu robić 10 sekund, no, musimy strzelać. Dobra, poczekaj, jestem. A mamy furę? Tak, mam, jest tu fura jedna, tylko musimy znaleźć drugą. Są dwie, dobra, strzelaj. Dobra. Raz, dobra. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, dobra, bierz furę. Weź sobie ten, kamizelkę napełni. Ja pierdzielę! Chłopie, co ty robisz? Wsiadłem! Źle! Dobra, dom Michaela, chłopie. Dom Michaela. Ty, ja bez tam. Żadnych przeszkód tutaj. Nic nie ma. Ja mam gościa. Cholera jasna, a! Nie... A! Uciekam! Kali, pamiętaj, że możesz jechać do Los Santos Customs, naprawić furę. Dobra, na razie nie potrzebuję, bez kitu. Strzelają po mnie. Kurde. Jadę do Michaela, jestem, chłopie, już przy nightclubie. Nie mogę strzelać do nich z tego pojazdu. Możesz tylko z przodu, bo masz tylne opancerzone te szyby, więc nie możesz z tyłu. Ale no, to jest rozkminione. Brawo Rockstar, fajne szczegóły. Bez... Proszę państwa, ja sobie jadę tutaj, tu jest mój ulubiony Benny Motorsport. Chłopie, ja już przyjechałem przez centrum, mogę powiedzieć. Ja też jadę, bez kitu. Ale to już jest satisfying, bo najgorszy moment, mam wrażenie, mamy za sobą, stary. Ile tak. mamy życia? O kurde, pojawiają się znikąd oni! Jedno życie i dwie mnie próby nóbka. Siedem radiolek. Kali, odciągnij ich od siebie, a potem się do mnie tepniesz. Helikopter, co jest? Tak, bo oni mają teraz już od drugiego checkpointa, nie? Dobra, to ja jadę, stary, na Wynut Hillsy. Na Wynut Hillsy. Przecież tam jest do Michaela, chłopie! Ale na prosto jadę, tak jakby przy banku. A, dobra. Jesteśmy przy banku właśnie, wszystkie pojazdy jadą przy banku, stary, strzelają do mnie jak debile. Dobra, załatw checkpoint, bo... Już jestem pod Michaela, czekaj, bo jestem od dołu, no. Teraz będę wjeżdżał bramą. Dobra. To co? Czekaj, wjeżdżam bramą, otwórz się. Tepaj do mnie. Myślisz? A w samochodzie? Tak. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dobra, tepam. Siedem, osiem, 9, 10, dobra, zresp sobie od razu broń, mamy karabinek. Dobra, jedź, broń będzie potem. Czy z karabinku można strzelać, stary, z samochodu? A co byś jeszcze chciał, frytki do tego? Dobra, no już mnie nie hejtuj tak, ja pierwszy raz to gram i ogrywamy to, wygrywamy. Ja mam gdzie pomysł. Teraz Blipor? Gdzie Blipor? Musimy jechać teraz na Flare, stary, tam gdzie jestem taki... taka przyczepa, pamiętasz? A, ale to zupełnie w innym kierunku jedziesz. Tak, zrobimy jakby rundkę wokół mapy, stary. A, czyli taktyka nuba. Tak, taktyka nuba, chłopy, no co? No trzeba, dobra, jak się nie da, to wie zwyczajnie, to trzeba grać jak nuby. No właśnie, widzowie, my tutaj z Kalim, wiecie, jesteśmy nubkami, Kali większy oczywiście, więc trzeba to jakoś ugrać, nie? Trzeba to jakoś ugrać, a jak na razie pierwszy w sumie nam... Cię ten mniejszy nub. No stary, podnosisz rękawicę, czy co? Nie podnoszę, bo dobrze wiedzą widzowie, że ty jesteś większym nubkiem, chłopie. Widzowie to wiedzą. Czy ty jedziesz tam sobie na lewej autostradzie jakiś kilometr za mną? Oczywiście, że tak. Jak ty to zrobiłeś? No dobra, gość, nie nazywaj mnie nubem. Dobra, zobaczymy, kto dojedzie pierwszy, Kali. Chłopie, ja już jestem pod więzieniem prawie. Jestem pod winiarnią, what the fuck? Ja już jestem na drodze 68. Onią mnie, stary, 7 radiolek. Ta? Jestem na drodze 68. Chłopie, ale ja też jestem na drodze. Pod kościołem. Co Kali, jest? Wygadałeś!
Co? Leży, leży, leży! Naprawdę? Tak, zabiłem Krychę! A gdzie oni są? Ty stary, bo ja sobie je robiłem. Pod więzieniem był chłop. EDW, dobra, trudno, to damy radę. Ta flara, ona jest stary, znawiguj mi okolicę. Możesz się zaraz tepać, czekaj chwilę. Kurde, żebym ja żadnego checkpointa nie zaliczył. Dobra, wchodź, tepaj się do mnie. Ja tylko się tepam, proszę państwa, na dzisiejszym odcinku, wyręczę mnie. Robimy szybkie strzelanie i lecimy na humana. Dobrze, to ty strzelaj. Dobrze, ja już nawet nie liczę, chłopie. Human, ty, to jest... Ty, bo oni tu są już! Dobra, chłopie, nic się nie przejmuj. Human Labs teraz. Tu jest dobra. Helka, chłopie, nad nami. No to co? No to chłopie! Strzelam, a czy ta Helka jest uzbrojona? No tak, strzelała do mnie. Dobra, stary, ale jak jedziesz torami, to damy radę. Tylko musisz dobre torowisko obrać. Dawaj tu na prawo. Przed nami kamciol. Od Humana, co przed nami? Wszystko gra. A, to za tobą jedzie. A, aha, myślałem, że to ty. Nie, to jest chłop. Kurde, niedobrze, dobra, jadę, stary, w góry. Ja jestem akurat drive mistrzem. Dobra, gdzie checkpoint? W którym dokładnie Human miejscu? Labs, lewe, ten na lewo, tam gdzie się wchodzi do tego, od tyłu. Tam gdzie się wchodzi, na lewo, od tyłu, dobra, czyli wiem. I tam mnie nie mogą dupnąć, a jak mnie dupną? Mogą ci tam walić, chłopie. Kurde, to mam typa na ogonie. Rakietnicę muszę wziąć. Tak, 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 ja mam pomysł. Weź go jakoś, stań w miejscu, ja go zestrzelę rakietnicą. Dostał, co jest? Leży? Tak, tak, czekaj, śmigłowiec ładuje. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, strzelamy tu. Już strzelamy, no ja już otworzyłem ogień dawno. Fucking hell. Dawaj, 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 dawaj. A! To ja, to przepraszam. Kamciol! To ty jesteś, dobra, przepraszam. Fura mi się pali przez ciebie. Oni tu jadą! A! Dobra, wybuchli! Zabiłeś mnie! A nie, to ćwikła. Nie, zabiłem ich. Jak dobra, ich porobiłem? Dobra, nie mamy żyć, chłopie. Wsiadaj do tego auta i jedziemy tam. Kurde! Gdzie ty jesteś? Kali. Padłem. Jak to padłeś? No nie żyję. Próbka nowa? Chyba. Chłopie, jak ty to zrobiłeś, że na ostatnim checkpointie wystarczyło meta? Ale co? Wiesz jak ja porobiłem tych gości? Ja zabiłem ze 4 samochody, prawie zestrzeliłem helikopter. Nie skumałem, mogłem jechać faktycznie, no. Mogłeś jechać, ja strzelałem. Ale ja wsiadałem do auta, bo mi zestrzeliłeś tym, auto i ja mi się paliło. Dobra, rozumiesz chłopie. Na otrzeźwienie. Aha, widzicie. Widzowie, Kali mnie bije, Kali mnie tutaj napastuje. I bardzo mi się to nie podoba. Siadaj, to jest już mój samochód, bo ja nie umiem go zrespić, wysiadaj. Ty, Kamczy, ale jeżeli my mamy być na terenie Humana, to chodź zostaniemy po prostu przed bramą i wyjedziemy prosto z bramy. To jest dobry plan. Ja mam bliżej start niż ty. Chłopie, ja ci przypominam, że przegrałeś walkę. Znaczy, walkę. Podjąłem rękawice. Ale zakopaliśmy topór. No ale ty mi teraz auto niszczysz. Dlaczego? No, za to, że się nie potrafisz zachować. Ty mi jeszcze mówisz, że ja nie potrafię się zachować na mojej nagrywce? Dobrze, proszę państwa, zapraszam do mnie na przez całą mapę, zobaczycie jak Shadow będzie traktowany na mojej nagrywce. Już w niedzielę na kanale. Słuchajcie, musicie wbić do Kamciola, a jeżeli jeszcze mówimy o odcinkach, to wiecie, możecie wpadać na pierwszy odcineczek, nie? Na pierwszy odcineczek, żeby wiedzieć kto był tam wygranym, więc musicie wbić na pierwszy odcinek najnowszej serii na naszym kanale, macie tam wbić. No i do Kamciola. A wygrał Shio i Ospano, spoiler. Kamciol, oszukujesz. Oszukujesz widza. Startu! Leć, leć chłopie, lecimy. Leć na to lotnisko tutaj, na Grapeseed. Czemu ty jedziesz górami? Ty, w sumie to jest dobry patent. Co za typ! Ty, w sumie to jest dobry patent. Nie, stary, jedzie autostradą jeszcze, ja myślę za trąb, stary, poświeć światłami. Nie, Kali, ja się zatrzymuję na tej górze. No bo jesteś debil. A... Nie, nie! Słuchaj, to ja ci będę wyzywał na tej nagrywce, rozumiesz to? Ty głupku, ty! Ty ja fajtłapo! Kieruję ci odcinek właśnie, bo właśnie dojeżdżam do lotniska Mackenzie! Co ty nie, mówisz? Nie, żartuję, jeszcze nie, ale moi drodzy, jestem na dobrej drodze. Zresztą widzicie pewnie moją żałosną perspektywę i moją żałosną jazdę po górach. Strzelają do mnie! Dobrze. Nie, wywaliłem się. Wywaliło ci mózg, stary. Drzwi mi się rozwaliły, chłopie. To nie jest śmieszne. Proszę państwa. Nie, 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 walą do mnie z boku, walą do mnie z boku, walą do mnie z boku. Nie wyzywaj. Zaraz jeżdżę na lotnisko, na lotnisko. Niemożliwe. Tak, tak, jestem na Mackenzie w lotnisku. Ja cię powstrzymam. Jestem na Mackenzie. To wygrałeś? Ty, nie strzelaj, jestem już na lotnisku. Czemu oni mnie strzelają na lotnisku? Siadą, musisz siąść. Co? Musisz siąść.
Ty, ale czemu oni mi a samolot niszczą? Jestem! Zrobił to? A ja też muszę? To ja jadę na tą drugą stronę medalu. Chłopie! Łatwo samolo z tobą, Kamciol. Łatwo z tobą, Kamciol. Dobra, tam weź. Tylko czemu mi ten samolot nie chce odlecieć, chłopie? Dostałem jakiegoś grata, rozumiesz to? No. Jadę trasą z tego, z Taxi Challenge, widzowie. Ale jadę na pełnym gazie, proszę państwa. Kamciol, nie boisz się wyzwań? Nie. A wiesz, że już dwa przegrałeś ze mną? No, tak bywa czasem. Czasem trzeba przegrać, żeby potem przegrać. Jesteś głupek, tyle ci powiem. Ale mi pocisnąłeś, chłopie. No wie, najmocniejsze, co potrafiłem powiedzieć do ciebie, bo potem się jesteś już będę bał. Jesteś głupek. Patrz, gdzie ja lecę i tam musisz zjechać. Dobra, słyszę twoje silniki. Mniej więcej wiem. Tutaj. Ja ci wlatuję w powietrze. A, no to jestem obok, kurde. Idealnie, proszę państwa, więc official. O, widzę cię. Już można zaraz stwierdzić, że... Strzelają do ciebie! Musisz jeszcze do łódki wejść, chłopie. Jak strzelają? O czym ty... Helka tu lata! Nad tobą! Helka, stary, to ja ją robię. Chłopie, ja... A gdyby... Nie, no nie wlecę w nią. Nie będę taki. O. Dobra, proszę państwa. O kurde. Kamciol, wieź tym autem tam! To się nazywa wjazd. Rozwaliłem molo! Przepraszam wszystkich, którzy są właścicielami tego molo. Shit. Nie możesz umrzeć. A dupiają do mnie! Jestem! Siedzę! Mamy to? Siedzę! Tak jest! Koniec! Ja pierdzielę, chłopie! 30 minut ich porobiliśmy. Rozumiesz to? Rozumiesz, 30 minut. Chłopie, to było najlepsze 30 minut mojego dzisiejszego dnia. No i słuchajcie. Ja się czuję totalnie wygranym tego odcinka. Wygrałem z Kalim dwa wyzwania. Jak w ogóle to... Co do tego powiesz, Kali? Dwa wyzwania z tą wygrałem. Dobra, wypierdzielam cię, stary, przez ogrodzenie. Dwa wyzwania. Wygraliśmy, chłopie, razem, naszymi siłami, odcinek. Pokonaliśmy całą ekipkę. Naprawdę, według... Powiesz? No, że jesteś koksem, Kamciu, koksem jesteś. Ekipka, jak u was wrażenia? Powiedzcie nam. Giga koks. Świetnie było. Giga czadowo? Wyślinicie. A wam dziękuję za obejrzenie odcinka. No i co? Wpadajcie do Kamciola na odcinek, na jego perspektywę, tam gdzie będę totalnie obrażany, hajtowany. Bully. No i wpadajcie też na pierwszy odcinek oprawców versus uciekinierów. Drugi. Tak. Bo to jest moja nazwa, rozumiesz? To jest moja nazwa. Także wbijajcie. No i co? Dzięki wam wszystkim, ekipa. No spoko, nie? Dziękuję tobie, Kamciol, za świetne towarzystwo. No i co? Dzięki. Trzymajcie się. Siema! Siema. Siemano! Yo.